Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest adopcji mokradła. Jest to przedsięwzięcie, które mamy w projekcie realizacji projektu Fundacji Ziemia i Ludzie pod tytułem Mokradła równa się woda, życie, klimat. Tak się akurat złożyło, że to nasze dzisiejsze spotkanie ma na celu adopcję tego mokradła. To mokradło ma wiele funkcji spełniać, ale skoro jest na tyle zanieczyszczone jak w tej chwili, to ona tych funkcji nie spełnia. Po pierwsze, ani ona jest przydatna czy przyjazna dla ptaków, dla gadów, dla roślinności, no i dla samej wody. No a poza tym jest wygląd taki, jaki jest, nieprzyjemny dla otoczenia, a powinien tutaj właśnie gromadzić młodych ludzi, bo tu jest naprawdę bardzo ładne oczko. W tym projekcie bierze udział oprócz uniwersytetu klasa 8C ze szkoły podstawowej numer 2 i przedszkole, grupa najstarsza z przedszkola numer 1. Dzisiejsze spotkanie wspiera właśnie szkolne koło PCK razem z opiekunkami. Poza tym to przedsięwzięcie pozwoliło nam zrealizować wiele osób. I tak, na przykład komendant Straży Miejskiej, pan Wróblewski, Centrum Kształcenia Zawodowego, bo tutaj umieścimy taką tablicę, która będzie mówiła, że to są mokradła, prawda, i kto taką inicjatywę, prawda, przejął. Również ZWKJC, mamy worki od nich, oni odbiorą od nas śmieci i również te trawy, które tutaj pozostają, będą przycięte, także mówię, mamy sporo osób, które nas w tej inicjatywie wspierają. I tak jak mówiłam na początku, że jesteśmy tak usytuowani w tym projekcie, czy nie programie właściwie, że co roku bierzemy udział w Święcie Ziemi. W tym roku akurat nie sadzimy lasu, ale posprzątamy właśnie to miejsce, które moim zdaniem zasługuje na to, żeby przyciągało, a nie odpychało. No, wybieramy butelki śmieci, prawda, w postaci worków foliowych, puszek i wszystkiego, co się tylko tutaj, prawda, nadarzyło, wyrzucają. Bo to jest tak naprawdę miejsce spotkań młodych ludzi. I tu w lecie jest gwarno, tylko że żałujemy, że oni nie zabierają ze sobą tych, prawda, zużytych puszek czy butelek, tylko wyrzucają tutaj. Mam nadzieję, że po tym programie, po realizacji tego projektu będzie trochę inaczej. My opieką jakby przejmujemy, czyli adoptujemy to mokradło i będziemy czuwać, żeby nic mu się tutaj złego nie działo. Jest to kolejny taki element realizacji tego projektu, bo mieliśmy wykład, mieliśmy publikacje, które otrzymała młodzież, byliśmy na wycieczce w ośrodku edukacji przyrodniczej w Kurowie, a 23 maja to ze szkołą podstawową jeździliśmy właśnie z tą grupą młodzieży, a 23 maja jedziemy z przedszkolem i to będą tam między innymi warsztaty w plenerze. I myślę, że też będzie fajne takie spotkanie. Na zakończenie tego projektu ma być konkurs fotograficzny i plastyczny. Także myślę, że będzie to ciekawe, prawda, takie zakończenie. No a najbardziej zależało na tym, właśnie celem tego właśnie projektu to jest edukacja młodych ludzi, zwiększenie właśnie tej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Bo ciągle powtarzamy, że życie, w ogóle planeta zależna jest od ludzi. Każdy powinien zrobić jakąś cząstkę swojej pracy, włożyć w to, żeby tej ziemi się nic złego nie stało. A prawda, dlaczego z młodzieżą współpracujemy? No bo za kilkanaście lat oni będą podejmować różnego rodzaju decyzje, które będą przydatne, pomocne, żeby ta ziemia była taka, jak być powinna, czy też będzie się źle działo. Także to ta edukacja głównie. Dzisiaj też jeszcze mamy książeczki takie, takie jakby ABC tych mokradeł. Po co my je chronimy? Że nie dlatego, tylko żeby to było ładnie, ale dlatego, żeby one spełniała mokradła swoją funkcję.